Wierzę w Kościół Chrystusowy, w którym wszelkie nasze rozterki rozgrywają się pod krzyżem. Chcemy uciekać, bo robi się trudno i nieznośnie. A także chcemy trwać, bo nigdzie więcej nie widzimy ratunku. Jest to wielkie rozdarcie, bo chciałoby się iść za resztą, większością, za innymi, co tu ruszają na te łatwiejsze ścieżki życia, choć zwyczajnie uciekają. I chciałoby się zostać, by pokonać swoje lęki i w jakiś sposób pokazać, że trzeba stawiać czoła trudnościom. Kościół nie jest dla słabeuszy, bo trzeba wiele razy zacisnąć zęby, żeby nie dać się złamać temu, co proponuje świat. Wielokrotnie, niezależnie od wieku, opowiedzenie się za wiarą spotyka się ze sprzeciwem. A nam da satysfakcję, że mogliśmy dać świadectwo prawdzie. Dziś spotykamy na swojej drodze rozważań postać Jana, najmłodszego z grona apostołów, co to nawet malarze i artyści podkreślali, bo uwieczniali go jako takiego gołowąsa, bez brody, z racji jego młodzieńczego wieku, gdzie innych przedstawiano jako dojrzałych mężczyzn. Taki wizerunek też podkreśla ważną cechę, że wiek nie ma znaczenia w byciu chrześcijaninem, ale liczy się moja otwartość na działanie Jezusa. Co na temat Jana mówi Pismo Święte? Z Ewangelii według świętego Jana. A obok krzyża Jezusowego stały matka Jego i siostra matki Jego, Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: oto matka Twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Można stać w różnych miejscach. W kolejce, w poczekalni, na koncercie. Można stać na rogu ulic i pod sklepem. Jednak to stanie różni się od tego stania pod krzyżem. Bo niby jak to jest stać pod krzyżem, skoro nikt z nas tego nie doświadcza? Nie mamy skąd zaczerpnąć wiedzy, bo nasi bliscy i znajomi także nie stali w takim miejscu. I kiedy dziś widzimy tam stojące niewiasty z Maryją na czele i obok nich Jana, widzimy pewną zadumę i godność. Nie mówię, żeby nie było tam ludzkiego dramatu, takiego zwykłego ludzkiego dramatu wyrażonego we łzach, w bezsilności. Ale nie było też jakichś prób pocieszania Jezusa. Była w tym jakaś godność, może wynikająca z samego faktu, że oni byli przy Jezusie, choć wszyscy inni zniknęli. Innocenzo Gargano napisał: tę samą godność, którą widzieliśmy w Jezusie dźwigającym w drodze na Kalwarię, po królewsku, swój krzyż, jakby był jego berłem, spotykamy teraz w Matce Jezusa, Matce Pana, Matce Boga. Tu nie ma działania, ale jest kontemplacja i współcierpienie. Krzyż sprawia, że wszystko staje się drugorzędne. A co w tym wszystkim należy do Jana? On stał się uczniem nowej generacji, jako młodzieniec, jako umiłowany uczeń. Mówi się, że był zamożny. Jego rodzina miała łódź, a to już było wiele. Był rybakiem. Wraz ze swoim bratem Jakubem pomagał ojcu Zebedeuszowi. I to ich Pan spotkał na swej drodze i powiedział: pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. A wtedy naprawiali swe sieci w łodzi razem z ojcem. Jednak nie był to pierwszy kontakt z życiem takim innym niż połów ryb, bo Jan wcześniej już należał do grupy uczniów Jana Chrzciciela. Jakby od młodości budziło się w nim takie życie duchowe, wzniosłe, które różni się od tej codziennej pracy, często nużącej. To za Janem i jego bratem
matka wstawiała się u Jezusa, żeby załatwić im lepsze miejsca w Królestwie Niebieskim. I to Jezus obiecał, że będą pić z kielicha, który i on ma pić. Jednak ich spożywanie z kielicha dokonało się inaczej. Jakub zginął śmiercią męczeńską, a Jan doświadczył tego kielicha stojąc pod krzyżem. W pełnej świadomości, w trzeźwości umysłu. Choć mówi się, że też był tym owym młodzieńcem, który uciekł z ogrodu oliwnego, porzucając swe ubranie. Czyli też miał chwilę zawahania. Lecz szybko powrócił. W końcu był synem gromu, Boanerges, bo kiedy nie chciano przyjąć Jezusa do miasteczka samarytańskiego, on zapytał mistrza: Panie, czy chcesz, a powiemy, żeby ogień spadł z nieba i zniszczył ich? Jakbyśmy go nie opisywali, to jemu przypadła rola świadka najważniejszych wydarzeń. Doświadczenie krzyża jeszcze wiele lat będzie w nim bardzo żywe, co pozwoli mu spisać taki bardzo wzniosły tekst Ewangelii, tak różny od pozostałych trzech. On sam umrze jako starzec na wyspie Patmos, otrzymując jeszcze łaskę widzenia końca czasów, co spisze w Apokalipsie. Ale wracając do tego, co działo się pod krzyżem, mógł przecież tam nie przychodzić. Może był widziony ciekawością, czy wydarzy się jakiś cud. Mógł odejść, a jednak wrócił. Jego bycie umiłowanym uczniem zobowiązywało. Nie każdy mógł sobie pozwolić na taką bliskość z Jezusem, by móc spoczywać na Jego piersi. I ta bliskość jest kluczem do naszych rozważań. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: Niewiasto, oto syn twój. Jest to dowód z tej synowskiej czułości i przywiązania. Jezus nie chce, by matka była sama. Na swoje miejsce daje jej jako syna ucznia, o którym Maryja wie, że jest umiłowanym. I w ten sposób Jezus powierza Maryi nowe macierzyństwo i prosi ją, by traktowała Jana jak własnego syna. To coś więcej niż więzy rodzinne, bo należy to obejrzeć i spojrzeć w perspektywie całego dzieła zbawienia, tej misji odkupieńczej, w której Maryja również uczestniczy. Jan staje się symbolem całej ludzkości, która powierzona zostaje pod opiekę Maryi, by to ona przyprowadzała nas do Jezusa. Sobór Watykański II nazywa Maryję matką w porządku łaski. A postawa Jana wobec Maryi jest wypełnieniem ostatniej woli Jezusa, ale także posiada symboliczne dla nas znaczenie, którzy jesteśmy wezwani, aby przyjąć Maryję do siebie i dać jej miejsce we własnym życiu. Bowiem na mocy słów konającego Jezusa w życiu żadnego chrześcijanina nie może zabraknąć specjalnego miejsca dla Maryi. Musi się ona znaleźć w każdym życiu. Obecność Jana pod krzyżem jest dla nas wszystkich łaską. To on zachęca nas, byśmy dalej wpatrywali się w tego Jezusa konającego i umarłego. I choć z ust Jezusa padły słowa wykonało się, co można też tłumaczyć jako skończyło się, to koniec, to wcale to koniec nie jest. Śmierć Jezusa jest największą chwałą, a nie ma większej chwały niż chwała miłości. W godzinie tej największej miłości ludzkość otrzymuje Ducha Jezusa. Ta tajemnica w odniesieniu do naszego życia może napełniać nas radością. Nasze życie wystarczająco często jest dla nas cierpieniem i męką. W końcu kiedyś nas zabije. Ale jeżeli Chrystus będzie naszym centrum, to i nasza męka ulegnie przemianie. Dostrzegamy więc, że jednak
Powodem powrotu Jana nie była ciekawość, ale bardzo ważne zadanie. On uczy nas kontemplacji przebitego serca Jezusa, byśmy zrzucali z siebie pancerze, pod którymi może kryją się liczne nasze ropiejące rany. Jak to napisał Anselm Green, tylko jako zranieni możemy stać się prawdziwymi ludźmi, stać się źródłem życia dla innych. Miłość, która nie pozwoli się zranić, pozostanie miłością bezpłodną. Przez naszą ranę niejako docieramy do naszego serca. Serca, które potrafi czuć i kochać. Na krzyżu Jezusa rodzi się Kościół, a my w Niego wierzyć chcemy i trwać w Nim, choć różne historie mogą nam się przytrafić i wiele może być okazji, które będą kazały nam uciekać. Amen.